Patronem odcinka jest książka Skaza, autorstwa Zbigniewa Zborowskiego, która powinna przypaść do gustu wszystkim miłośnikom dobrych powieści kryminalnych. Każdy z nas skrywa jakieś sekrety. Czasem są to drobne grzeszki lub przewinienia, niektórzy posiadają jednak przeszłość, o której woleliby zapomnieć. Szczególnie w świecie śledzonym przez media, gdzie flesze rozświetlają sztuczne białe uśmiechy ukryte pod toną makijażu. Przeszłości jednak nie da się ukryć, dlatego dziś porozmawiamy o mrocznych stronach znanych Polaków. Możliwe, że oglądaliście film Symetria, który opowiada o chłopaku, który zostaje niesłusznie skazany. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z tak zwanymi grypsującymi i trzeba przyznać, że klimat w filmie wylewa się z ekranu. Reżyser dobrze przygotował się do pokazania celi, ponieważ sam pół roku spędził w więzieniu i to nie w celu researchu. Został skazany za nielegalne posiadanie broni, a swoje doświadczenia przekuł na film. To nie jedyna osoba, która może pochwalić się roczną przeszłością. Tomasz Oświeciński, gwiazdor Pitbulla, także siedział w więzieniu. Dziś wspiera młodzież i działa charytatywnie, jednak dawniej prowadził agencję towarzyską oraz trzymał z gangsterami. Po skończeniu odsiadki zmienił swoje życie i zerwał z przeszłością. To właśnie dlatego tak dobrze pracowało mu się z Patrykiem Wegą, który przez wiele lat walczył z nałogami, a za młodu rozprowadzał narkotyki. W powrocie na dobrą drogę pomógł mu ślub i nawrócenie. Niezwykle barwnym życiorysem może pochwalić się także Zbigniew Zborowski. Pisarz i dziennikarz, który na granicy pakistańsko-afgańskiej kupił pistolet, który przemycił przez Chiny i Rosję, a z Maroka wracał pod pokładem statku przewożącego chemikalia. Dziennikarz na własne oczy przekonał się o efektywności naszej policji. Gdy pisał reportaż o nieletniej prostytucji we Wrocławiu, wkręcił się w udział w nocnym patrolu po mieście w nieoznakowanym radiowozie. W trakcie pomógł zatrzymać napad. Gdy napadnięty człowiek powiedział, że zatrzymany go nie bił, tylko powiedział, że go zabije, jak nie odda portfela, policjanci puścili go wolno. Bo widzisz, redaktorku, powiedział jeden z policjantów. My już kończymy służbę, ale gdybyśmy go zamknęli, przez kolejne 2 godziny wypełnialibyśmy kwity. A za nadgodziny nikt nam nie zapłaci. Tak to podsumowali policjanci. Córka lidera grupy Lady Punk, Joanna B., oferowała usługi seksualne supermodelek w zamian za pieniądze. Oskarżona o sutenerstwo została skazana na 2 lata więzienia. A wszyscy chyba pamiętają o prowokacji strony Tag The Sponsor, która ujawniła listę modelek, które były chętne spotkać się z arabskimi szejkami w wiadomym celu. Słyszeliście o jeszcze jakichś innych mrocznych faktach czy teoriach dotyczących znanych Polaków? Napiszcie w komentarzach na dole. Poza tym zachęcam Was do przeczytania książki Skaza, w której poznacie tajemnicę, w którą zamieszane jest m.in. CIA i Mossad. Jeśli jesteście fanami teorii spiskowych i dobrego kryminału, to serdecznie polecam. Jej dokładny opis znajdziecie na dole, a my już wkrótce poznamy więcej niewygodnej prawdy. Czołem!